Od 30 paru lat choruję na chorobę afektywną dwubiegunową. Przez ten czas doznałam wiele cierpień. Między innymi wynikały one ze złej opieki psychiatrycznej. Przez ten czas przeszłam właściwie wszystkie formy leczenia psychiatrycznego i najlepszą jest forma zespołu leczenia środowiskowego, gdzie pacjent objęty jest całościową opieką, częsty kontakt z psychoterapeutą, kontakt z psychiatrą w miarę potrzeb. Gdy pacjent jest w złym stanie, terapeuci czy psychiatrzy przychodzą do domu. Fundacja F. powstała, aby przybliżyć ludziom te choroby, pokazać, że można z nimi normalnie żyć i że nie trzeba się ich obawiać. W Fundacji F. organizujemy takie warsztaty w projekcie Razem Wbrew Stereotypom. W projekcie biorą osoby takie jak ja, to znaczy osoby, które mają doświadczenie choroby psychicznej. Nazywani są ekspertami przez doświadczenie albo edukatorami. Te warsztaty przeprowadziliśmy już dla wielu grup społecznych, zawodowych. Także są one bardzo potrzebne i ludzie dowiadują się właśnie o chorobach psychicznych.